Dzień dobry. Witamy serdecznie Państwa na spotkaniu dwóch perspektyw. Porozmawiamy sobie dzisiaj o perspektywie psychiatrycznej i socjologicznej, czyli zobaczymy, kto decyduje o zdrowiu i chorobie. I witamy Panów serdecznie. Już mogą się panowie przedstawić naszej widowni. Wszyscy już panów widzą. Dzień dobry, witam serdecznie. Już możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Okej. Cieszę się, że możemy zacząć naszą rozmowę. Ja nazywam się Marcin Żółdowski, jestem doktorantem w Szkole Nauk Doktorskich Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuję się socjologią psychiatrii, socjologią szaleństwa i zaburzeniami i chorobami psychicznymi w ujęciu społecznym. I w naszej rozmowie dzisiaj będę reprezentował perspektywę socjologiczną. Roman Utkiewicz, jestem lekarzem, psychiatrą, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii oraz terapeutą i też superwizorem psychodramy. Więc nie wiem, na ile uda mi się pochodzić te różne perspektywy, czyli lekarza, psychiatry i psychoterapeuty, ale mam nadzieję, że będę jakby dobrym interlokutorem dla twoich argumentów czy do naszej dyskusji. Zobaczymy, gdzie nasza rozmowa nas poprowadzi, ale myślę, że dobrym punktem wyjścia będzie określenie w ogóle przedmiotu naszej rozmowy, tak? Czyli czym w ogóle jest psychiatria z naszych dwóch perspektyw. No tak, z perspektywy psychiatry no jest to dziedzina medycyny, tak? Psychiatrą zostaje absolwent studiów medycznych, który następnie robi specjalizację z psychiatrii, w tej chwili już jednostopniową. I otrzymuje tytuł specjalisty psychiatry, a więc jest to dziedzina ściśle związana z kształceniem medycznym, która jakby też wywodzi się z tego. Natomiast druga część mojego wykształcenia, czyli część psychoterapeutyczna, no, którą można powiedzieć też zapoczątkował Zygmunt Freud jako psychoanalityk i psychiatra, ale również Jakub Moreno, twórca psychodramy, który ja był psychiatrą, ale zajął się taką formą psychoterapii jak psychodramą, czyli poszukiwaniem różnych bardziej psychologicznych, społecznych przyczyn problemów ludzi. Tak jak Zygmunt Freud oparł o nieświadomości swoją teorię psychoanalizy. Także mam jakby trochę dwie perspektywy, i taką biologiczno-medyczną, i bardziej psychoterapeutyczną. W przypadku perspektywy socjologicznej troszeczkę nam się sprawy komplikują. Psychiatrię bowiem w socjologii rozumie się jako instytucję społeczną, tak? Nie jako stricte dziedziny medycyny, gdzie które prezentuje źródło wiedzy, nie wiem, zobiektowizowanej wiedzy racjonalnej, a raczej jako instytucję reprodukującą nie tylko wiedzę na temat choroby psychicznej czy szaleństwa, czyli innymi słowy instytucję zarządzającą szaleństwem, ale reprodukującą relacje i stosunki społeczne pomiędzy zdrowym a chorym, pomiędzy chorym a społeczeństwem i pomiędzy chorobą a psychiatrą. Psychiatrą jako lekarzem. I psychiatria nowożytna, tak, współczesna myśl psychiatryczna wywodzi się z XVIII wieku, kiedy to kategorię szaleństwa zaczęto wpisywać w kategorię choroby psychicznej, tak? Czyli kategoria szaleństwa, która wcześniej oznaczała, była kategorią z pola moralności, z pola prawa, z pola etyki, zaczęto wpisywane w kategorię medyczną, tak? Czyli szaleństwo przeistoczyło się w chorobę psychiczną. Początek współczesnej
myśli psychiatrycznej, współczesnej instytucji psychiatrii. Tak? Zatem także początek współczesnej wiedzy psychiatrycznej. Jaką... No, ja może tutaj troszkę jakby będę trochę polemizował w tym sensie, że się nie przeistoczyło to szaleństwo, tak? Czy jakieś takie, tylko wskutek właśnie postępów medycznych okazało się, że te zaburzenia, czy jeszcze wtedy to szaleństwo zaczęto nazywać chorobami psychicznymi, ma jakieś podłoże. Nie jest to jakiś czynnik nadprzyrodzony, czy boski, czy kara boska za jakieś grzechy, tylko jest jakiś czynnik, który to wywołuje. Dlatego należy to opisywać to jako chorobę. Więc to jakby też jest jedna z przyczyn, prawda? Jakby z rozwoju nauki w świecie poświęcenia. Z rozwoju nauki albo zmiany stosunków i relacji władzy wewnątrz społeczeństwie, nie? No bo to szaleństwo, jak powiedziałeś, kara boska, to była jakaś wiedza magiczna, nie? Wiedza magiczna czy metafizyczna, a tutaj pojawiły się stosunki medyczne, czyli racjonalna wiedza patrzenia na człowieka, tak? A wiedza magiczna przeistoczyła się w wiedzę medyczną, czyli we władzę dyscyplinarną, w coś, co można naprawić, no bo wcześniej szaleństwo było nieredukowalne, nienaprawialne, albo byłeś szaleństwo, albo nie, tak? Od XVIII wieku mamy to spojrzenie, że choroba psychiczna może być naprawialna, tak? Może być edukowalna. I tutaj myślę, że to dochodzimy do pewnego ważnego punktu, bowiem dla socjologia wskazuje, że w psychiatrii zawarte jest w pewien sposób z definicji pewne wyobrażenie o człowieku, pewne wyobrażenie o społeczeństwie i o stosunkach społecznych. Tak, w psychiatrii jako medycynie zawarte jest system aksjonormatywny społeczeństwa, w którym żyjemy. Nie? Może nawet nie tylko w psychiatrii jako takiej, jako jakimś takim bycie trochę abstrakcyjnym, ale w każdym z psychiatrów jest też, każdy z nas ma jakiś swój system wartości i norm i rozumiem, że to też następuje jakaś konfrontacja w trakcie no, spotkania z osobą, która przychodzi do mnie na wizytę, tak? czy korzysta z pomocy psychiatry. To, prawda? Nie, mimo tego, że jako psychoterapeuta, czy też jako lekarz nie powinienem, czy nie mogę narzucać swojego światopoglądu, czy swojego systemu wartości, mimo wszystko dochodzi do jakiegoś styku. Ja jako lekarz w jakimś momencie muszę określić, na ile problem, z którym przychodzi dana osoba, mieści się w jakimś rodzaju klasyfikacji chorób, zaburzeń psychicznych. I ta klasyfikacja jakby jest oparta o dosyć ogólne kryteria, które dana osoba musi spełnić, żeby można było jej rozpoznać to zaburzenie. Ale te kryteria już bardziej podlegają mojemu subiektywnemu spojrzeniu, subiektywnej ocenie. Nie ma obiektywnego kryterium takiego, które by pozwoliło, tak jak badanie laboratoryjne czy domokomputer, na jakieś takie obiektywizowanie danego problemu, danej osoby. No i tu się pojawiło kilka dla mnie, dla socjologa bardzo ciekawych wątków. Pierwsze wskazanie na to, że mimo wszystko musisz dokonywać jakiejś oceny moralnej i oceny etycznej, tak, w procesie stawiania diagnozy, czyli nie udało się przejść pomiędzy kategorią etyczną w pełni, tak, moralną, a kategorią medyczną. No a po drugie rodzi się pytanie w takim razie, gdzie jest ten model choroby psychicznej, nie? I czy psychiatria dysponuje narzędziami pozwalającymi ukazać w pewien sposób esencję choroby psychicznej, nie? Czy to nadal pozostaje w kategoriach opisowych, tak? Bo... Tak, opisowych i objawowych, bo ponieważ nie... Co psychiatra tak naprawdę leczy, nie? Czym się zajmuje? No, na pewno z jednej strony leczy daną osobę, tak? Która rzeczywiście cierpi i przeżywa różnego rodzaju dyskomfort, jeśli tak można ogólnie przyjąć, związany ze swoimi problemami emocjonalnymi, ze swoimi problemami z zachowaniem, czy swoim myśleniem. Natomiast
wydaje mi się, że też musi no, psychiatra jakby działa w tym kontekście społecznym, tak? Czyli i osoba, która przychodzi najczęściej, też ma kontekst społeczny, rodzinny, znajomych, sąsiadów, zakład pracy, jakikolwiek taki kontekst, który powoduje, że też jakoś jest, czy może być spostrzegany jakoś odmiennie niż chciałby być spostrzegany. I ja jako psychiatra dysponuję takim narzędziem, czyli diagnozą psychiatryczną, która też jest niezbędna, żeby podjąć dalsze kroki. Ja muszę wiedzieć, co jest danej osobie. Ale ta diagnoza już niesie za sobą jakieś, może nie piętno, czy jakieś etykietkę, ale jakiś już pewny początek jakiejś nowej roli społecznej, która ta osoba może podjąć, czy podejmuje. I zgodnie trochę z wyobrażeniem tej roli społecznej zaczyna coś się zachowywać, odczuwać, niezależnie od przebiegu danej choroby. Nie wiem, na ile to jakoś jest dla ciebie jasne i dla państwa, jeżeli nas słuchacie, ale że to jest taki proces, który nie jest tylko czysto medycznym procesem, tak jak nie wiem, złamanie ręki, zdiagnozowanie, stwierdzenie, w którym miejscu pękła kość, założenie gipsu, czy jakiegoś opatrunku, czy zespolenia tego ortopedycznego i poczekanie na wyleczenie, na zrośnięcie się kości, jakąś ewentualnie rehabilitację i powrót do zdrowia pacjenta. Tu właściwie niektóre jednostki czy zaburzenia psychiczne jakby z góry są określone jako przewlekłe lub właściwie nieuleczalne, tak? Można mówić o dłuższym, krótszym okresie remisji, ale niecałkowitym wyleczeniu, jak na przykład zaburzeń psychotycznych na podłożu schizofrenii czy stanów depresyjnych, które jakby mają taki no, pesymistyczny wydźwięk terapeutyczny. Taki jest stereotyp, tak? I ja jako psychiatra też tam podlegam. No właśnie, czyli naprawdę psychiatria jest zakorzeniona w relacjach społecznych i w stosunkach społecznych, nie? Że z jednej strony psychiatria stara się być subdyscypliną medycyny, z drugiej strony można powiedzieć, że jest równie mocno zakorzeniona w naukach społecznych. Dla mnie, dla socjologa, na chorobę psychiczną można spojrzeć w dwóch perspektywach. Pierwsza to jest perspektywa z perspektywy systemu społecznego, tak? Czyli ta makro perspektywa. Druga perspektywa to jest w naszych codziennych interakcjach, czyli w perspektywie mikrospołecznej. Choroba psychiczna w obu tych perspektywach sprowadza się do pojęcia roli społecznej, czyli do tego, kim ja w rzeczywistości, w moim życiu społecznym mogę odgrywać, tak? W jaki sposób funkcjonuję. I czy ja, dla socjologii nie ma znaczenia, jakie procesy dzieją się w moim mózgu mózgu, tylko ma znaczenie to, jak ja odgrywam role społeczne, jak występuję przeciwko oczekiwaniom, które od mojej osoby są stawiane przez społeczeństwo, przez najbliższych, oraz to, jak moja osoba zostanie określona, nazwana i zdefiniowana, tak? I słowy choroba psychiczna jest tym, co uznane jest za chorobę psychiczną. I zobacz, Roman, jaką psychiatria, jaką medycyna ma niezwykle ogromne relacje władzy i mechanizmy, tak? Budujące relacje społeczne właśnie przez to, że to psychiatria jako medycyna jest powołana do nazywania, do nadawania tych etykiet, nie? Podania diagnoz. Jak bardzo mocno decyzja, którą podejmuje psychiatra, może oddziaływać na życie danej osoby. Nie? Tak, to prawda. I to właściwie taka diagnoza nadana, nie wiem, młodej osobie, 18-letniej, która przychodzi jakiś rodzaj kryzysu, być może do końca życia będzie gdzieś towarzyszyć tej osobie z rozpoznaniem. Nawet jeśli już więcej nie trafi do psychiatry, gdzieś może myśleć o sobie jako osobie chorej psychicznie. Ale też myślę, że jest oprócz osoby z chorej psychicznie, chorującej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, jest jeszcze takie określenie jak pacjent psychiatryczny.
co jest często spotykane na przykład w mediach, że ktoś był pacjentem psychiatrycznym i coś tam zrobił, albo czegoś nie zrobił. To jest jeszcze bardziej, wydaje mi się, pejoratywne określenie, bo co to znaczy pacjent psychiatryczny? Tak, w takim sensie, że to jest, z góry jakoś narzuca się jakieś myślenie, że to jest ktoś, nie wiem, no jakiś nieobliczalny, który nie jest w stanie kierować swoim życiem, a to jest osoba, która, nie wiem, przyszła na przykład do psychiatry i zapytała się, co ma zrobić ze swoim dorastającym dzieckiem, bo nie wie, bo się martwi, że może na przykład zacząć wyjąć więcej narkotyków, niż to jakoś jest naturalne w jakimś wieku rozwojowym. Ale już był u psychiatry, więc może już jest pacjentem psychiatrycznym, może siebie tak nazywać. Nie? Ale to nie, bo trochę może tutaj trochę jakoś tak spłycam, ale no, że takie też, taka jest opinia, czy może być taki stereotyp, że kontakt z psychiatrą powoduje, że się człowiek już nie jest normalny. Tak? Że ma już coś, że ma coś ze swoim zdrowiem psychicznym nie tak. Czy to też opinia jest powodem pewnych relacji historycznych i do czego psychiatria była wykorzystywana i czasem jest nadal. Nie? Wydaje mi się, że to troszeczkę jest pomijane przez też psychiatrów, ale też nieuwzględnianie w procesie reformy psychiatry czy też leczenia. Nie? Tylko psychiatria była narzędziem mocnej, narzędziem władzy i represji politycznych, ale moralnej. Przykładem tutaj może być chociaż sytuacja osób LGBT, tak? Kiedy w latach 60. amerykańskie towarzystwo psychiatryczne wykreśliło orientację, tak? Zaburzeń. FAO zrobiła to dopiero ponad 30 lat później. I zobaczmy, jak diagnoza psychiatryczna, jak cały czas rezonuje na pewne procesy, które są, zwłaszcza teraz w Polsce, które widzimy. Nie? Jak określenie kategorią normalności, choroby, a zaburzenia, jaki to jest proces wieloletni, tak, żeby odczarować, odpsychiatryzować pewne nasze pewne życie, pewne nasze doświadczenia. Nie? Jak bardzo mocno psychiatria wpływa na nasze biografie, jak ta decyzja i określenie, rozróżnienie między normalnością a szaleństwem jest niezwykle ważne. Ale nie wiem, czy to jakby nie trochę nie demonizujesz psychiatrii, czy po prostu psychiatria odpowiada na pewien rodzaj zapotrzebowania społecznego, tak? Że jakby staje się narzędziem, tak jak już tutaj. Jakby czy walce o władzę, czy jakiejś takiej walce symbolicznej, może nie do końca świadomym, tak? Wykorzystywania, bycia wykorzystywaną w jakimś takim określania, opisywania jakiegoś rodzaju przekraczania norm, dewiacji, która może być mniej lub bardziej wygodna w trakcie jakichś procesów społecznych, tak? Żeby kogoś określić taką, a nie inną etykietką. Można tego wykorzystać psychiatrę. Tak jak nie, od czasu do czasu postuluje się we wszystkich polityków badać psychiatrycznie, tak? Czy to jest dyskryminacja, czy to jest profilaktyka, tak? Na przykład. A to jest nigdy chyba nie do końca, więc będzie to jakoś jasno określone. Na ile możemy, na ile my jako społeczeństwo jesteśmy w jakiś sposób otwarci i gotowi jakby przyjmować różnego rodzaju zachowania, które przekraczają normy, ale nie są jakieś takie, nie wiem, kryminogenne, tak? Żeby tworzyć jedno społeczeństwo, a nie wykluczać osoby odmienne skoro tego, że mają odmienny styl życia, czy odmienne zapatrywanie na związki, tak, na relacje, bliskie relacje, jakieś miłosne, czy inne, nie? Czy sposób spędzania czasu. Czy demonizuje, no, psychiatry. No, ja mam taki, ja widzę pewien taki troszeczkę wewnętrzną niespójność, nie? Pomiędzy tym, że psychiatria jest subdyscypliną medycyny, czyli nauką pozytywną, tak? Empiryczną, opierającą się na jasnych dowodach, na modelach, a z drugiej strony
psychiatria jako nauka medyczna jest tak bardzo zakorzeniona kulturowo, jest tak przesycona kontekstami. Nie? I w pewien sposób ja widzę psychiatrię funkcjonującą w społeczeństwie no, troszeczkę takiego mitu. To znaczy sami psychiatrzy wiedzą o swoich, nie wiem, niedociągłościach w dyscyplinie, tak? O taku modelu, o tym, że de facto nie wiadomo, co się leczy. A mimo wszystko jako społeczeństwo uznajemy to za taką minimum refleksyjności, z jakiegoś takiego punktu odniesienia, za taki klej społeczny, nie? I ta psychiatria współcześnie u nas w społeczeństwie no, pełni funkcję kształtującą nasze relacje, nie? I my też tak jakby trochę oczekujemy od psychiatrów jako społeczeństwo wyznacznika pewnych norm, pewnych wartości. I tutaj właśnie pojawia się psychiatria jako instytucja społeczna. Nie? I znowu wracamy do tego kontekstu historycznego i do tej zamiany tej wiedzy magicznej, wiedzy metafizycznej, wiedzy medycznej. Nie? Tylko i teraz jest pytanie, czy jaka jest rola psychiatry współcześnie? Nie? I czy psychiatria potrafi oddzielić relacje władzy, dystynkcji społecznej? W jaki sposób powinna leczyć, stawiać diagnozy, pomagać, nie? I kogo? No, wydaje mi się, że jakby w tym momencie psychiatria, przynajmniej w Polsce, zaczęła odpowiadać na to twoje pytanie, jakby tworząc ten program oparty o leczenie środowiskowe, centra zdrowia psychicznego, czyli dobrowolnie, trochę abdykując ze swojej władzy w azylach, tak, czy w azylach, w dużych szpitalach psychiatrycznych, czy tym modelu azylowym, na rzecz właśnie włączania osób z różnego rodzaju problemami, zaburzeniami psychicznymi, nie wyłączania ich ze środowiska. To, myślę, że to jest jakby trochę odpowiedź, że psychiatrom wcale nie jest wygodnie w tej roli, o której mówisz, tak, partycypowania we władzy, czy bycie narzędziem władzy jakiejś takiej symbolicznej czy realnej. Wydaje mi się, że bardziej w kierunku, teraz idzie w kierunku zrozumienia i bycia z ludźmi, a nie z chorymi bycia ludźmi z problemami, a nie jakby odizolowywania ich w szpitalach, od tak zwanej zdrowej części społeczeństwa. Teraz mówię, ty masz taki problem, ty masz taki, ale możemy wspólnie jakoś sobie z tym poradzić. Myślę, że ten model powinien być rozwijany. Myślę, że też kongres zdrowia psychicznego jest jakby kolejnym takim etapem jakby wchodzenia w społeczeństwo, w tkankę społeczną, nagłaśniania różnego rodzaju problemów psychiatrycznych, jakby zmniejszenia tej jakby magiczności psychiatrii czy jakichś takich władzy. Sami trochę też my korzystujemy jako psychiatrzy, czy ja mogę czasem jako psychiatra czasem. To jest trochę takie bicie się w pierś psychiatrii i rzeczywiście kongres zdrowia też, dzięki któremu ta rozmowa może się odbyć i możemy podyskutować, ma miejsce, tak? To jest niesamowite, że w Polsce w końcu następują jakieś szersze ruchy mające zreformowanie psychiatrii, ale to pokazuje, że to nie jest reforma tylko w obszarze zdrowia psychicznego. To nie jest tylko reforma w sensie czysto medycznym. Reforma psychiatrii to reforma całych struktur poznawczych wewnątrz całego społeczeństwa. Nie? To nie jest zmiana tylko w leczeniu, jak tego, jak funkcjonuje szpital, ale w całych relacji społecznych, właśnie tym, o czym mówiliśmy, miejsca chorego, co to znaczy być chorym, co to znaczy być zdrowym, co to znaczy zdrowieć, tak? Co to znaczy być normalnych, o tym, jak mówimy o pacjentach. Ale też patrząc na psychiatrię, ja mam takie pytanie i tak się zastanawiam, no bo tak, jesteśmy świadomi tego, że choroba psychiczna jest w pewien sposób też wytwarzana, nie? Że jest pewnym konstruktem, tak jak konstruowało się to, że orientacja homoseksualna jest dewiacją. No to teraz pytanie, no to kto
też bierze odpowiedzialność za bycie chorym i postrzeganym, za bycie pacjentem psychiatrycznym, tak jak ty powiedziałeś, nie? Czy lekarz, czy ta osoba, czy społeczeństwo, w którym żyje, nie? No bo to... wszystkie te trzy elementy, wydaje mi się, tak jak jest to opisywane, to właściwie już od dziecka uczymy się przyjmować te różne stereotypy o osobach z różnymi zaburzeniami, od określeń, jesteś szalony, tak? Bo bardzo miłym, tak, jesteś szalony, bo nie wiem, bo zrobiłeś coś takiego niesamowitego. Albo nie będzie jak wariat, tak? Była taka akcja z tą wariatą na drodze, nie? Czyli jakby uczymy się pewnych, że pewne zachowania można określić w sposób taki psychiatryczny, które w jakiś sposób odbiegają od normy, a nie są chorobą psychiczną, tak? Są jakieś albo pozytywne, albo negatywne. Nie? Ale potem nie, trafiam jako lekarz do szpitala, do poradni, do gabinetu. Mam to wyobrażenie, tak? Mniej więcej. A trafia do mnie osoba, która przychodzi po porady, obawia się, że ja mogę, mając swoją władzę, o której mówisz, w jakiś sposób ją wykorzystać i coś takiego zrobić, ale jednocześnie poddaje się z powodu potrzeby, tak, pomocy i bezradności swojej sytuacji, niemożliwości jej rozwiązania przez siebie, przez bliskich znajomych, przez przyjaciół, to musi zasięgnąć porady czy konsultacji psychiatrycznej. I ten stereotyp też na nią wpływa, tego wszystkiego, tylko trochę od innej strony, że ona już jest tą osobą, którą tak może sama siebie określać, czyli jakiś rodzaj takiej autostygmatyzacji, która gdzieś jest już od dziecka, tak? Każde miasto w Polsce czy miejscowość ma swój szpital psychiatryczny, także dzieci bawiąc się na podwórku w Gdańsku mówią, zabiorą cię na Srebrzysko, jak słyszą włos karetki pogotowia, które gdzieś jedzie. Tak samo Tworki to już przecież przed wojną w Warszawie, to nawet takich kabaretowych wolnych sytuacjach, tak, zabiorą cię do Tworek. To jest cały czas, prawda? To jest cały czas gdzieś istnieje. I to wpływa na to, jak osoba, która szuka pomocy u psychiatry, czyli leczyć u psychiatry, też może o sobie myśleć, tak? Że jest jednak tym jakimś poza nawiasem społecznym z tego powodu. Czyli zobacz, że choroba psychiczna wcale nie zaczyna się, nazwanie nie zaczyna się w momencie diagnozy psychiatrycznej, tak? I wcale leczenie nie kończy się w gabinecie psychiatry. Bo teraz co oznacza proces zdrowienia i co to znaczy być zdrowym psychicznie? Tak? No, z mojej perspektywy można być człowiekiem zdrowym, funkcjonować, pełnić role społeczne, jakiś wysoki status społeczny, a z punktu widzenia psychiatrycznego czy procesów biochemicznych w moim mózgu, ja mogę, wiesz, ja mogę być w medycznych kategoriach osobą chorą, tak? Osobą zaburzoną. To na czym ma polegać proces zdrowienia i co to znaczy w ogóle być zdrowym? No bo czy korygujemy relacje społeczne i staramy się wkluczyć osoby do społeczeństwa i pozwalać im funkcjonować, czy celem lekarza psychiatry jest redukcja objawów psychicznych? No myślę, i to, tak? Te dwa czynniki są jakby ważne, ale na jeden z nich, czyli na redukcję objawów psychiatra ma wpływ większy, a na powód czy wyleczenie już ma o wiele mniejszy, przynajmniej albo sam się pozbawia, tak? Takiego wpływu, albo rzeczywiście nie ma możliwości wpłynięcia, tak? Te nowoczesne leki przeciwpsychotyczne dobrze likwidują ostre objawy psychotyczne, czy powodują remisję objawów depresji. Natomiast trudniej potem jest na włączenie, tak jak mówię, włączenie do społeczeństwa, powód do swojego, czy zawodowych, czy rodzinnych, czy osobistych do tej osoby. To jest też taki trochę chyba kryzys lekarzy, nie? To znaczy, że wiesz, to jest też takie przyznanie się, że kurczę, potrzebuje się pomocy pracowników socjalnych, specjalistów z innej dziedziny, z innych branży, nie? Kiedy
rzeczywiście pojęcie zaburzenia psychicznego, choroby psychicznej wymyka się z tych kategorii medycznych. Nie? Medycyna ma ograniczone możliwości. Że... Nie wiem, w sensie takim, to bo jeśli medycyna przynajmniej no, w Polsce jest oparta na takim modelu autorytetu, czyli na modelu jakby ordynatorsko-profesorskim, że osoba będąca ordynatorem, profesorem posiada po prostu największą wiedzę, największe doświadczenie i najlepiej będzie wiedziała, jak wyleczyć daną osobę, to w modelu psychiatrycznym już nie do końca się to sprawdza. W tym sensie, że właściwie każdy pacjent nie jest powtarzalny. Tak, może nie jest powtarzalny też inny pacjent, na przykład kardiologiczny, ale procedury są powtarzalne w leczeniu, natomiast tutaj te leczenie, procedury nie są powtarzalne. Każde doświadczenie jest inne osoby chorującej i nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego standardu, który by pozwolił, że powiedział, że przy takim leczeniu taki będzie efekt końcowy. Więc każdy, więc tak jak mówisz, no, psychiatria jakby zmuszona jest do współdziałania i współpracy z różnymi innymi podmiotami, zawodami medycznymi i niemedycznymi. A to powoduje, że trzeba trochę tej władzy psychiatrycznej oddać, tak? Podzielić się nią z innymi osobami. A to jest czasem trudne. Ale też jakby, jeśli tu wracają do twojego punktu widzenia socjologicznego czy społecznego, to na przykład szkoły, tak, czy system edukacji wymaga określenia dla ucznia jakiegoś ilości godzin czy sposobu edukacji z powodu jakiegoś problemu psychiatrycznego. Ja szczerze mówiąc nie mam najmniejszego pojęcia jako psychiatra, ale muszę wypisać taki druk, a najlepszym ekspertem od tego jest szkoła, która wie, jakim uczeń się zachowuje, z jakiego powodu. Ja rozumiem, że jeżeli uczeń łamie nogę, to wymaga leczenia w domu i nie może iść do szkoły, ale jeżeli uczeń ma jakieś kłopoty z typu z koncentracją uwagi, czy ma uczeń z zachowaniem, czy ma uczeń z wahaniami nastroju, czy z myślami samobójczymi, czy samokaleczeniami, wydaje mi się, że system edukacji powinien sam stworzyć taką możliwość jakby uczenia tego ucznia, nie korzystania z jakichś wskazówek psychiatry, które i tak nie wiem, czy w ogóle będą wzięte pod uwagę, jeżeli będę napisał jakieś wskazówki. Tylko chodzi o to, że jakby tutaj psychiatria jest niepotrzebna według mnie w systemie, nie? Żeby pomóc dzieciom czy młodzieży w jakiejś lepszej edukacji. Ale to jest takie zadanie. Jest takie zadanie, bo psychiatra, lekarz, psychiatria jest taką główną instytucją zarządzającą szaleństwem, chorobą, zaburzeniem. Tak, tak. No bo ja właśnie, jeżeli ja chcę oddać trochę tej władzy, ale system nie chce. My nie wiemy, co zrobić, nie? I tak system zrobi poza mną to, co będzie chciał, ale mają pieczątkę psychiatry, że tu mają prawo na nauczanie indywidualne, na przykład w edukacji. Nie? Tak, i to pokazuje, w jakim momencie myślenia o chorobie, o zaburzeniach jesteśmy, nie? I jak reforma, która nas czeka i która już się zaczyna dziać, jak ona potrzebuje głębokich zmian w myśleniu i w tych stosunkach i relacjach społecznych, nie? Że to nie jest tylko tak, że my zreformujemy system opieki zdrowotnej, zdrowia. Nie, tak, to masz rację, ale to nie tylko jakby, ale to też prawnych jakichś tak zmian. Na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, dosyć dużo kwoty wydaje na świadczenia rentowe dla osób z zaburzeniami psychotycznymi, schizofrenii. A jednocześnie nie ma żadnego programu prewencji, tak jak na przykład prewencji chorób kardiologicznych, czy chorób układu oddechowego, czy schorzeń kręgosłupa, gdzie są sanatoria dla tych osób. ZUS tylko przyznaje renty osobom chorującym psychicznie. I na tym kończy się tego rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli tutaj też powinna być zmiana i nastawienia i reforma tego systemu. Znaczy wiesz, ja jestem na wielu grupach mediów społecznościowych zrzeszających środowiska pacjentów, osób z doświadczeniem kryzysu. Jeżeli spojrzymy, tam są dwa główne wątki, które się pojawiają. Pierwszy to jest, co bierzecie, jakie leki, dyskusja o lekach. A drugi wątek to jest, co zrobić, żeby dostać stopień niepełnosprawności. Co zrobić,
żeby dostać rentę, nie? Albo czy lekarz wpisał wam papiery do renty. No, no, ale jaki obraz to stwarza? Obraz to stwarza taki, że kiedy stajesz się osobą z zaburzeniem, kiedy stajesz się tym pacjentem psychiatrycznym, tak naprawdę całość twojego życia się kończy społecznego. Tobie ta rola pacjenta psychiatrycznego jest rolą dominującą, nie? Zwyczajającą. I twoje życie, twoje funkcjonowanie, mając etykietę, mając diagnozę, przyjmując pewne leki, często po pierwszym wyjściu ze szpitala, nie? Sprawia, że twoim zawodem, twoją rolą społeczną jest zawód pacjent, nie? Przestajesz funkcjonować. Nie? Tak naprawdę choroba psychiczna zaczyna się po wyjściu ze szpitala. Choroba psychiczna zaczyna się po wyjściu od lekarza. Choroba psychiczna zaczyna się po wizycie u psychiatry. Nie? No tak, no bo też tak jak no system jest może wynikający z tej dawnej definicji zdrowia, że zdrowie, jeżeli nie jest się chorym, to jest się zdrowym. I w systemie tutaj w Polsce można być albo zdrowym, wtedy się uczestniczy w rynku pracy, w różnych działaniach, albo chorym, czyli można korzystać z różnych przywilejów typu renta, jakiś związany z niepełnosprawnością. A nie ma etapu pośredniego, który pozwalałby przechodzić. Być troszkę zdrowym, ale korzystać z jakichś świadczeń rentowych, jednocześnie pracować, założyć rodzinę, nie wiem, rozwijać się jakoś twórczo. To jest jakby cały ten obszar taki pośredni jest jakby niedostępny według mnie, przynajmniej z moich tutaj zawodowych doświadczeń, że trzeba się określić. System wymaga jasnego określenia. Albo się jest zdrowym, albo się jest chorym. I tak jak mówisz o tych chorach właśnie, że to jakby wymusza, tak, że muszę się określić, że wolę mieć rentę, która tam będzie wynosić kilkaset złotych, niż obawiać się, że pójdę do pracy i nie sprostam jakimś wymaganiom i wtedy zostanę w ogóle bez żadnego środka, bez żadnych środków do życia. To jest trudne, nie? Na ile tutaj my jako specjaliści, czy jako społeczeństwo możemy to zmienić, nie? Możemy mieć wpływ na to, żeby zająć się taką pośrednią częścią, jakby zdrowieniem. No wiesz, może trochę powiem wprost, to jest działalność psychiatrii i psychiatry, bo... Przepraszam, to nie jest ta symboliczna władza, którą teraz dajesz, tylko trochę innym obszarze, czy może realna władza, tak? I symboliczna i realna, bo jak sobie tutaj rozmawiamy, no to obaj przecież dostrzegamy i medyczne, i socjologiczno-kulturowe źródła i znaczenie choroby. Natomiast ja sobie, przygotowując się do tej rozmowy, zobaczyłem, jaka jest klasyka literatury dydaktycznej i psychiatrycznej. Trzytomowa podręcznik do psychiatry, napisany przez polskich autorów, 2048 stron. Socjologiczne i społeczne konteksty choroby psychicznej, 10 stron. Jeżeli tak, jeżeli narracją w społeczeństwie, jeżeli instytucją zarządzającą chorobą psychiczną, szaleństwem jest psychiatria, tak, bo tak jest zbudowane, psychiatria jest jedną z fundamentalnych instytucji współczesnego społeczeństwa, w którym żyjemy, tak, no to z drugiej strony, no to kto ma przejąć pacjenta dalej, tak? Kto ma budować narrację? Kto ma decydować? To jest ogromna, ogromna władza, tak, psychiatryczna, myślenia w ogóle psychiatrycznego, konstruowania rzeczywistości społecznej w tych kategoriach, w kategoriach medycznych, a z drugiej strony w pewien sposób chorowanie zaczyna się dopiero w momencie przypisania tej kategorii, nie? I w pewnym momencie psychiatra mówi, okej, ale tutaj koniec, nie? Przypisałem leki, nie ma objawów tam wytwórczych, nie ma objawów negatywnych. Dramat tej osoby dopiero się zaczyna. I to super, że dopiero teraz, że to się dzieje, że psychiatria zaczyna być postrzegana interdyscyplinarnie, nie? No ale przez wiele lat nie było. I wiele dramatów historii pacjentów i ludzi, tak, no, wynikało z tego nieinterdyscyplinarnego spojrzenia na zdrowie, na chorowanie. Nie? Na system, no bo wiesz, Roman, mówisz, że system jest taki.
Tak? No, z tym trzeba zreformować, no ale kto ma rozpocząć reformę? Nie? Myślę, że to jest trudne do określenia kto, tak? Czy psychiatrzy, czy jakaś, nie wiem, rodzaj jakichś osób posiadających władzę, typu, nie wiem, rząd, czy władze samorządowe, czy może same osoby dotknięte i ich bliscy, którzy wymuszają, że po prostu wszyscy razem, nie? Którzy przeby jakoś taką, tak nie wiem, właśnie jak kongres zdrowia psychicznego gdzieś próbuje łączyć się różne osoby, instytucje, żeby jakoś zmieniać tę rzeczywistość i ten system. No, wydaje mi się, że znając historię Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i programu pilotażowego, to jest długoletnia walka. I długoletnie zmaganie się z właściwie nie tyle z biernością, tylko z takim, nie wiem, poczuciem, że to nie jest najważniejszy priorytet w tym kraju. Zdrowie psychiczne, a może nawet nie tyle zdrowie psychiczne, a osoby doświadczające kryzysu psychicznego, czy korzystające z psychiatrii. To można jeszcze jakby pominąć, tak? Że to jeszcze nie jest, że zawsze będzie ktoś ważniejszy, tak? Od budżetu kraju, który musi się tam jakoś spiąć po zapewnienie dróg lokalnych, jakieś, nie wiem, wszystkiego, nie? Znaczy, no, to pokazuje miejsce społeczeństwa, które zajmują osoby, nie? Z doświadczenia kryzysu psychicznego. I teraz znowu to pojawia się to, jak my nazywamy, tak? Czy pacjent psychiatryczny, czy osoba z doświadczeniem kryzysu. I myślę, że też warto, żeby teraz wspomnieć trochę o języku, którego używamy. I znowu tutaj dochodzimy do tej władzy, nie? Władzy psychiatrycznej w języku. I w psychiatryzacji, czyli takiemu procesowi, w którym coraz więcej przestrzeni życia społecznego zaczyna być opisywane kategoriami psychiatrycznymi. Nie? Czyli to jest troszeczkę odwrotny proces, o którym teraz rozmawiamy. Jeżeli Kongres Zdrowia Psychicznego jako reforma psychiatrii ma oddawać władzę troszeczkę psychiatrów na rzecz pracowników socjalnych, pacjentów, ruchów społecznych czy organizacji, no to procesy medykalizacji, psychiatryzacji wskazują trochę na coś innego. I może jeszcze, zanim przejdziemy do tego języka, to trochę rozwinąć wątek psychiatryzacji. Zobacz, mówimy, że trzeba dawać władzę psychiatryczną. Coraz więcej obszarów naszego życia jest wpisywanych w kategoriach medycznych, w kategoriach zdrowe i choroby, normalności i szaleństwa. Dla mnie takim najjaskrawszym przypadkiem jest wykreślenie wyjątku przeżywania żałoby z amerykańskiej klasyfikacji psychiatrycznej. Jak śledziłem historię amerykańskiej klasyfikacji psychiatrycznej, no to w latach 80. dozwolony, w cudzysłowie, uznawany za normalny okres przeżywania żałoby wynosił rok. W następnej rewizji DSM, czyli DSM-4, wynosił 2 miesiące, a aktualnie od najnowszej rewizji, czyli najnowszej systemu klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, psychiatria uznaje, że 2 tygodnie to jest wystarczający okres na przeżywanie żałoby. Później to przeżycie żałoby jest wpisywane w kategoriach zaburzeń. To nie ma czasu już na chorowanie po prostu. Nie? Jakby psychiatria dostała odpowiednie narzędzia, w sensie leków, terapii krótkoterminowej, która w ciągu 2 tygodni powinna pomóc danej osobie, tak? Jeżeli taki, żeby ona nie stała się osobą z etykietką psychiatryczną. Czy, zobacz, jak psychiatra decyduje, w jaki sposób i jak długo mam przeżywać żałobę i w jaki sposób mam doświadczać straty kogoś bliskiego. Nie? Jeżeli po 2 tygodniach utrzymujących się objawów jest to już diagnozowane jako zaburzenia depresyjne, tak? Zaburzenie melancholia i obniżenie nastroju po przeżycia żałoby. Ale każdy z nas, jak sam powiedziałeś, psychiatria nie jest
częścią tak sformalizowaną no, stawia autorytetu. Każdy inaczej przeżywa żałobę, ale żałoba też jest uwarunkowana kulturowo, jest uwarunkowana lokalnie, także uwarunkowana klasowo, tak? Nie da się jednoznacznie opisać kategoriami medycznymi, tak? Tak szerokiego procesu, jakim jest żałoba. Żałoba nie jest tylko doświadczeniem psychologicznym, ale także zakorzenioną w relacjach społecznych. Nie? Tak, jest też rytuałem. Nie? Tak. Jest też rytuałem. Nie? W Polsce może psychiatra ma mniej styczności z tego typu konfliktami, no bo polskie społeczeństwo jest raczej społeczeństwem jednorodnym kulturowo, etnicznie, językowo, więc może polska psychiatra stara się z tym coraz mniej, ale w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Ameryce, jest to ogromny problem, tak? Ogromny problem wykluczenia wielu osób ze względu właśnie na ich kulturowe doświadczenia, przeżycia żałoby, postrzegania ludzkiej psychiki. Czyli mamy tą władzę psychiatryczną coraz więcej przestrzeni na miejsc zagarnianych. No tak, ale rozumiem, że też jest też taka presja właśnie na psychiatrów, tak? Żeby jednak to szybciej działać, tak? I szybciej pomóc. Jakby takie, no w cudzysłowie niewygodne sytuacje jak żałoba, wyleczyć, czy jakoś odizolować od społeczeństwa, tak? Nie mówię o osobie w żałobie, tylko żeby to nie był problem społeczny przy społeczeństwie, nie wiem, które powinno być szczęśliwe i zadowolone i prawie do sukcesu. Nie ma miejsca na osoby, które mogą przeżywać smutek, rozpacz czy żal. Ale czy właśnie jako psychiatra nie zgodzisz się, że zdrowe przeżycie smutku, żałoby, melancholii jest nam potrzebne do funkcjonowania i kształtowania naszej psychiki, naszego ja? Czy wszystko musi być korygowane w sposób medyczny, interwencją medyczną? Nie, no absolutnie nie. Natomiast jest też oczekiwania osób, które przychodzą, tak, które nie chcą cierpieć, albo nie są w stanie, albo nie potrafią jakoś przeżyć tej żałoby. Czy tak jakby chciały, czy tak jakby mogły, też oczekują pomocy, więc jakby same jakby zachęcają psychiatrę, czy system psychiatrii do ingerencji w swoje życie. Tak jak mówimy, że żałoba jest też jakimś rytuałem. Może nie możesz przeżyć tego rytuału z jakiegoś z różnych powodów, tak? Powoduje, że człowiek nie jest w stanie sam sobie z tym poradzić, a nie ma na przykład bliskich osób, czy nie jest w stanie tego rytuału spełnić. Wygnania się. No właśnie, i teraz pytanie, kto, znowu wracając do tego pytania o odpowiedzialności, nie? Odpowiedzialność za stan zdrowia, za przeżywanie, za doświadczenia, za też funkcjonowanie naszej psychiki leży tylko i wyłącznie w kategoriach jednostkowych, indywidualnych. I czy tym rozwiązaniem, tą odpowiedzią i odpowiedzialnością jest lekarz, psychiatra i medykalizacja tego problemu? Nie? Czy zdrowie psychiczne nie jest... Czy wiesz, ja mam takie trochę poczucie, że dochodzimy do momentu, kiedy formuła się wyczerpuje. Nie? Psychiatrycznego, biologicznego, medycznego patrzenia na zdrowie psychiczne. No bo jeżeli do 2030 roku 1/4 społeczeństwa globalnie ma doświadczać kryzysu psychicznego lub choroby, jeżeli 30% społeczeństwa cierpi na zaburzenia związane ze snem i bezsenność, no to chyba zmienia się troszeczkę rozróżnienie między normą a patologią, nie? A z drugiej strony cały czas jest zdrowie jest bardziej kategoryzowane. Nie? Te systemy klasyfikacji są poszerzane. To też można. Sam wiesz, jak zwiększyła się liczba diagnozowanych zaburzeń i chorób, nie? W tych klasyfikacji. Tak, ale też jeszcze
pomimo tych i klasyfikacji, i statystyki, i jakby socjologicznego podejścia, jest też osoba, która realnie cierpi, tak? I przeżywa ten dyskomfort i oczekuje pomocy. Ja jako psychiatra, mając jakieś narzędzia, może niedoskonałe, ale mogę tej pomocy udzielić. Prawda? Więc to też jest trochę tak pułapka, w jaki sposób na przykład zająć się żałobą danej osoby, czy wypisać leki i wypisać na przykład zwolnienie z pracy, ponieważ nie jestem w stanie pracować tą osobą, czy na przykład zająć się jakąś formą psychoterapii i cierpliwie jakoś towarzyszyć tej osobie w procesie żałoby, ale jednocześnie zostawiając ją trochę w takim dalszym pełnieniu ról społecznych. Myślę, że to jest trudne, jakby nieprzewidywalne do końca. Nie można z głowy zaplanować, jak dana osoba, co przyjmie, jaką rodzaj pomocy. A może też jest tak, że nie będzie w stanie przyjąć żadnej pomocy i będzie cierpieć mimo jakby możliwości psychiatry. Więc jest też realność cierpiącej osoby, czy chorej, czy osoby, która potrzebuje pomocy w tym wszystkim. I to tak myślę, że się nakłada i te oczekiwania społeczne wobec psychiatry, i oczekiwania osobiste nasze jako psychiatrów, czy my jako psychiatry wypełnianie tej roli psychiatry. To wszystko jest powiązane taką trochę jakby pajęczyną, tak jak mucha. Jak się nie porusza, to i tak ta pajęczyna się na mnie owija. Nie, że czasem trudno wykonać jakiś ruch. A czasem też myśli się, prawda, żeby jak najlepiej pomóc, czy jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie, też nie sprzyja, ponieważ jakby zaczynamy myśleć jako lekarze za osobę, czyli pozbawiamy ją tej sprawczości. Nie? Ale wiesz, ale też we współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym nie ma miejsca na przeżywanie cierpienia. Nie ma miejsca, a ci, co cierpią, są słabi, są niepotrzebni, należy ich odrzucić, wyizolować, tak? Naznaczyć. Tak? I znowu wracamy do tego miejsca w strukturze społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Że tak naprawdę jedyną formą, tak? Jakiegoś przeżywania smutku, cierpienia, jakichś stanów psychicznych, tak, żeby w ogóle żyć w społeczeństwie, no jest forma korekcji. Nie możesz sobie pozwolić na długotrwały proces skorzystania z psychoterapii, jeżeli w tym momencie masz także do wyboru po prostu szybkie leczenie farmakologiczne. I pójście na zwolnienie lekarskie z pracy, nie farmakologiczne, a później powrót. Nie? Albo no też no, nie taką brak chęci czy gotowości do zmierzenia się z jakimiś swoimi emocjami czy myślami, jak można przyjąć tabletkę, która nas uspokoi, wyciszy i pozwoli jakoś funkcjonować, tak? Nie myśleć czy nie przeżywać czegoś. To też jest taka troszkę pułapka, a trochę jednak ratunek, nie? Dla części osób. Tego nie da się przewidzieć, tak? Jakby zaplanować, co jaki efekt przyniesie dany sposób leczenia czy podejścia do osoby z zaburzeniami, z problemami. Dostaliśmy takie pytanie od publiczności. I tutaj pozwolę sobie przeczytać od pana Tomasza. Produktywną perspektywę ma do zaoferowania perspektywa socjologiczna. Czy istnieją takie produktywne perspektywy socjologiczne, leczące i pomagające osobom doświadczającym choroby lub zaburzeń? Okej, dziękuję za to pytanie. Myślę, że to pytanie jest niezwykle ważne i niezwykle ciekawe. I teraz należy się w pewien sposób określić. Ja osobiście nie określę się w tym miejscu jako osobiście, tylko przedstawię kilka perspektyw. Rzeczywiście jest tak, że szpital jest esencjonalizowaną formą psychiatrii, perspektywy psychiatrycznej i instytucją, główną instytucją wytwarzania, reprodukcji wiedzy i praktyk psychiatrycznych.
Natomiast wychodząc właśnie od tej teorii władzy dyscyplinarnej, od tego ujęcia Foucaultowskiego i przechodząc do teorii naznaczenia społecznego, o którym mówiliśmy, kiedy choroba psychiczna jest wytwarzana poprzez proces naznaczenia, tak? Czyli w momencie, kiedy jest moja jakieś moje działanie społeczne, ono jest społecznie uznane za szalone, szalone jest uważane za chore, chore jest uważane za korygowane. Tak w skrócie można powiedzieć, że w teorii naznaczenia społecznego wytwarzana jest choroba. I wychodząc z tego podejścia, jest w nurcie antypsychiatrycznym, jest tak jakby zaprzeczenie szpitala. Czyli perspektywa psychiatryczna, antypsychiatryczna mówi, że albo możemy takie osoby nie leczyć w sensie medycznym, tylko towarzyszyć im w ich doświadczaniu choroby, psychozy, depresji, tak? Towarzyszyć w tym im doświadczeniu, być z nimi, tak? Więc mamy wtedy ten wymiar materialny, zostaje całkowicie zniwelowany, tak? Ponieważ nie ma osób chorych, te naznaczone, które są chore. Jeżeli nie ma osób chorych, nie potrzeba placówki korygującej, placówki leczniczej, ale żeby tym osobom pomóc w cierpieniu, są pewni, nie wiem, mentorzy, nie wiem, prowadzący, którzy pomagają im w procesie powracania do sprawnego funkcjonowania. I to jest wywodząca się właśnie z teorii naznaczenia społecznego pewne działanie nurtów antypsychiatrycznych. Natomiast także to, co się zadziało w ogóle w samej psychiatrii, jest też ciekawe za sprawą włoskiego lekarza, chociaż z nurtu antypsychiatrycznego Franco Basali, który we Włoszech wprowadził reformę likwidującą szpitale psychiatryczne, tak? Chyba 2 lata temu we Włoszech zamknięto ostatni szpital psychiatryczny. Chociaż, wracając do tego pytania, nie zniwelowało to formy szpitala psychiatrycznego jako instytucji. Bo w reformie włoskiej cały czas funkcjonują oddziały psychiatryczne w małych szpitalach. Funkcjonują też środowiska, przede wszystkim centra zdrowia psychicznego, tak jak reforma, która jest wdrażana w Polsce. Nie? Więc odpowiadając na to pytanie zupełnie szczerze, jedyną formą, odpowiedzią na szpital psychiatryczny jest niestety, ale znaczy niestety, jest zaprzeczenie, jest wyjście z tego nurtu mówiącego, że choroba psychiczna jako taka nie istnieje, że jest tylko konstruktem. Nie? Czy ja mogę dodać trochę takiego teorii Moreno, który określa, że nie pełnimy ról takich indywidualnych, że każda rola, którą pełnimy, jest komplementarna. Czyli jeżeli jest psychiatra, to też jest osoba z zaburzeniami psychicznymi czy z problemem psychicznym. I te obie osoby w tych rolach mają wpływ na siebie. I rozumiem, że tutaj pod względem socjologicznym, na ile osoba z zaburzeniami psychicznymi może mieć trochę inny wpływ na psychiatrę, tak? Żeby psychiatra też nie pełnił takiej roli stereotypowo, tak? Którą pełni. I to jest też proces dynamiczny. W związku z tym tutaj jest taki moment, który może podlegać zmianie, a to polegałby na takiej większej podmiotowości osób, które doświadczają zaburzeń psychicznych. Że nie tracą swoich umiejętności, nie tracą swojego człowieczeństwa, tak? I są równorzędnym partnerem dla psychiatry, ale też dla całego systemu psychiatrycznego. A myślę, że trudno zachować sobie tę podmiotowość nawet w szpitalu psychiatrycznym jako pacjent. To jest o wiele trudniej i to trudniej też jest dla personelu, dla psychiatry zachować swoje bycie takim, nie wiem, humanistycznym psychiatrą, tak? Czy psychiatrą, który dba o swoich chorych, a nie tylko ich stara się wyleczyć. Znaczy to pytanie o szpital psychiatryczny nie jest, wydaje mi się, nie jest pytaniem tylko
formy leczenia, ale de facto jest pytaniem o psychiatrię samą w sobie. Psychiatria powstała jako instytucja, powstała wraz z narodzinami szpitala psychiatrycznego, tak? Kiedy to we Francji powołano tak zwany szpital generalny, ale też jak sam powiedziałeś, Roman, że to w szpitalu tak jakby odzwierciedlają się relacje i stosunki społeczne. Jest taką pewną pewną taką soczewką, jak osoba z doświadczeniem kryzysu żyje w społeczeństwie, tak jest w szpitalu, tak? Jest trudno zachować swoją podmiotowość. Warunki, w jakich przebywają w Polsce pacjenci szpitala, no, w większości szpitali raczej wymagają dosyć dużej poprawy. W szpitalu, szpital psychiatryczny jest jedyną placówką medyczną, która regularnie jest kontrolowana przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur i Rzecznika Praw Obywatelskich. Cały czas instytucja szpitala psychiatrycznego pozostaje instytucją totalną. Ja może troszeczkę pozwolę sobie rozwinąć ten wątek. Pozwolisz, chyba że chcesz coś dodać. W latach 60. ukuło się w socjologii poprzez kanadyjskiego socjologa Irvinga Goffmana pojęcie instytucji totalnej. Instytucja totalna to taka instytucja, w której jednostka całkowicie poddana jest regulaminowi tej instytucji, który określa całość jej funkcjonowania, przebywania. I jest tam wyraźnie podział ról pomiędzy pensjonariuszami a personelem, tak? I Goffman wyróżnił między innymi instytucję totalną, według Goffmana był szpital psychiatryczny, więzienie, ale także i na przykład zakon, tak? Zakon religijny, no ale i także obóz koncentracyjny. I od 60. to pojęcie stało się pewnym punktem zapalnym pomiędzy psychiatrią a antypsychiatrią, przede wszystkim w nurcie w latach 60. i 70. Ale jak czyta się literaturę psychiatryczną, także polską, to ma się wrażenie, że jest to traktowane jako cień przeszłości. Że szpital psychiatryczny został zreformowany, tak? I patrzenie na szpital psychiatryczny tylko i wyłącznie pod kątem przemocy, no bo rzeczywiście to, co się działo w latach 60., 70., 80., tak, a dzisiaj jest nieporównywalne, chociaż cały czas niestety dochodzi do aktów przemocy i nawet i tortur, no to o tyle samo funkcjonowanie szpitala, czyli to rozróżnienie ról pomiędzy lekarzem, personelem a chorym jest cały czas bardzo silne, te dysproporcje w relacji władzy, tak? Cały czas polskie szpitale są przepełnione, tak? Jest mało personelu. Też generalnie szpitale wytwarzają chorobę, tak? Tak jak już o tym wcześniej mówiliśmy, tak? Że to po szpitalu tworzy się pewna rola pacjenta. Może nie chorobę, ale właśnie rolę pacjenta psychiatrycznego. Nie? To jest takie coś trochę obok choroby czy zaburzenia psychicznego. To tak jak mówiłeś, taki zawód, który część osób przyjmuje, tak? Jakoś. Dostaliśmy jeszcze jedno pytanie i jeszcze jedną wypowiedź przed nami. Ona jest raduszka, jeszcze także przeczytam tutaj od pani Mileny. Czy dostrzegają panowie również zagrożenia w perspektywie poruszanej tutaj pewnej rewolucji społeczno-systemowej dążącej do włączenia osób z chorobami psychicznymi do czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym? Na dwie grupy, które oddolnie dążą do zmian społecznych i zniesienia wykluczenia, i tutaj pani ma na myśli kobiety i grupy LGBTQ, spada wiele hejtu, co powoduje wzrost częstotliwości występowania zaburzeń psychicznych.
Czy istnieje Waszym zdaniem realna perspektywa współpracy między socjologią i psychiatrią, która mogłaby pomóc w zniesieniu społecznych i systemowych barier dla osób doświadczających chorób psychicznych? Jeśli mogę, to chyba w założeniu program Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli program pilotażowy psychiatrii, który od kilku lat jest obecnie wdrażany w Polsce, ma właśnie temu przeciwdziałać. Czyli żeby była dostępność do psychiatrii, do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób potrzebujących w krótkim czasie, jakby adekwatnym czy dostosowanym do określonych potrzeb osób zgłaszających się po pomoc. Natomiast takie zmiany społeczne, myślę, że to też pewnie dotyczy trochę psychiatrii, nie wiem jak Marcin uważa, ale taki pomiędzy konserwatywnym czy takim tradycyjnym sposobem społecznym czy byciem społecznym, a nowoczesnym. Myślę, że to jest taki stały spór. Czasem jest teraz jest bardziej w kierunku tradycyjnego, nie powiem konserwatywnego, tylko bardziej takiego opartego na jakimś wyobrażeniu tradycji, a nowoczesnym sposobem bycia społeczeństwa. Myślę, że psychiatra też w tym bierze udział. Wszystkie badania wskazują, że zmniejszenie nierówności społecznych powoduje zwiększenie sprawności jakości funkcjonowania i dobrostan obywateli tego społeczeństwa. Tak? Więc jeżeli naszym celem jest polepszenie dobrostanu danego społeczeństwa, to powinniśmy dążyć do zmniejszenia nierówności. A zwiększone nierówności prowadzą także do wzrostu liczby zaburzeń psychicznych. Tak? Był raport kampanii przeciwko homofobii, chyba on jest publikowany co 2 lata, wskazujący na stan zdrowia osób LGBT i LGBTQI. Tak? I rzeczywiście mamy trochę do czynienia z sytuacją, kiedy to psychiatra musi gasić pożar. Nie? Kiedy do psychiatry zgłaszają się osoby, które nie musiałyby tam trafić, gdyby nie pewne konteksty i, tak jak powiedziałeś, powrót do tego społeczeństwa tradycyjnego. Nie? Ja też trudno mi w tej chwili powiedzieć, żeby pacjenci psychiatryczni, osoby z doświadczeniem kryzysu psychiatrycznego mogły wejść w jakąś taką, nazwijmy to w cudzysłowie, rewolucję społeczną i zmianę swojego systemu, bo nie ma grupy społecznej. Tak jak jest grupa osób LGBT, tak jak są ruchy feministyczne, ruchy kobiece, tak nie ma ruchów pacjentów psychiatrycznych. Cały czas zdrowie psychiczne jest postrzegane w kategoriach jednostkowych. Nie, nie ma wspólnoty interesów. Nie? Ale to, co tutaj to pytanie, czy ten komentarz mówił, to pokazuje też, gdzie jest rola psychiatry, nie? Psychiatrii. Dlaczego nie ma głosu? Tak, że wyrównywanie nierówności społecznych jest także częścią psychiatrii, nie? Rolą. Nie wiem, czy to nie za duża rola dla psychiatry, ale tak przypomniałem się, że kiedyś czytałem artykuł Jana Hartmana, to jest filozof i etyk medycyny, który proponował psychiatrów jako rzeczników pacjentów właśnie w propagowaniu tego rodzaju zmian i społecznych, i kulturowych. Ale wydaje mi się, że to też jest trochę takie uprzedmiotowienie osób, że to jakby pokazanie, że jednak nie do końca mogą sobie poradzić w życiu. A wydaje mi się, że ważne, żeby ten głos był osobisty i taki, który rzeczywiście, może nie jako grupa społeczna, ale jako taki grupa nacisku, tak, na jakieś zmiany czy na
uwzględnianie potrzeb osób z problemami psychicznymi, a nie tylko koło specjalistów, czy osób jakichś takich bezstronnych, czy sympatyków tych osób. I tutaj a propos tego mamy właśnie głos osoby chorującej, która skomentowała nasze wydarzenie. Z mojej perspektywy choruje na czad od dziecka nieleczona na depresję. Najgorsze oprócz samego cierpienia jest niezrozumienie, a wręcz niechęć najbliższych rodziny. Powinno to być jakoś systemowo wspomagane. No tak, to jakby na pewno w części ośrodków czy placówek jest możliwość konsultacji czy terapii rodzinnej, czy spotkań rodzinnych, tak żeby właśnie osoba, która cierpi na jakieś zaburzenie psychiczne, nie była tak zwanym identyfikowanym pacjentem, tylko żeby mogła pełnić swoje normalne role, zarówno w rodzinie, jak i role społeczne. Więc no, trudno powiedzieć to o całej tej sytuacji, natomiast myślę, że czasem system rodzinny jakby w cudzysłowie korzysta z tego, że jedna z osób doświadczy jakiegoś rodzaju problemów, żeby naprawdę zachować swoją spójność, żeby rodzina się nie rozpadła. Tak, no, ale z drugiej strony w polskim systemie edukacji psychoedukacja po prostu nie istnieje. Nie, no tutaj do końca się nie zgodzę jednak. Jest trochę może bardziej oparta na różnych organizacjach pozarządowych, które prowadzą różnego rodzaju projekty, czy zajęcia, czy kluby, czy wsparcie, czy grupy wsparcia. Natomiast chyba w takim systemie jakby, no może oczywiście w takim systemie jakby w całości służby zdrowia to gdzieś nie ma takiego dużego wpływu. Nie ma i tak, jeżeli zdrowie jest polityką publiczną, jeżeli ochrona zdrowia jest realizowana przez państwo, a przyjmuje się, że w państwie współczesnym, demokratycznym jednak polityki zdrowotne są jedną z częścią fundamentalnych budujących nowoczesne państwo, no to także leży tutaj odpowiedzialność za polityki zdrowia psychicznego, nie? I odpowiedzialność za psychoedukację powinna moim zdaniem spoczywać na instytucjach państwowych. Nie możemy rzec, że pewne czynniki, pewne funkcje realizowane przez państwo będą leżeć na barkach organizacji pozarządowych. To super, że są projekty, że jest psychoedukacja, tak? No ale pytanie, czyja powinna to być odpowiedzialność, nie? I gdzie leży odpowiedzialność? No tak, no to jeżeli tak już mówimy, to jakby nie ma procedur takich, które byłyby jakoś inaczej wycenione przez NFZ, tylko osobodzień. Osobodzień pobytu w szpitalu, czy osobodzień pobytu w oddziale dziennym, a nie ma procedur, na przykład procedura psychoedukacyjna, tak? Która byłaby osobno płatna, ale też jak nie wiem, forma psychoterapii, konsultacji indywidualnych. Natomiast jest tylko osobodzień, w którym ma to wszystko się zmieścić. A jeszcze tak tutaj pozwolę sobie dodać w komentarzu odnośnie sytuacji kobiet i tego, że każdy psychiatra wyraża pewną wizję społeczeństwa. To w sprawie gwałtu i morderstwa ostatniej 18-letniej dziewczyny, których od kilku dni żyje Polska. Psychiatra sądowy biegły skomentował tak. Okazja czyni gwałciciela. Tak poproszony o komentarz biegły w tej sprawie psychiatra komentował sytuację, która miała miejsce. Nie? No, biegły to rozumiem, że jest trochę nadużyciem, bo biegły to jest do danej sprawy na przykład, a nie jest jakby do komentowania. Tak? Trochę. W sensie, że to dla mediów, że biegły jakby uwiarygadnia, tak? Tak. Psychiatra sądowy. Natomiast no to wydaje mi się, że to o czym mówiliśmy, że to jest ten konflikt pomiędzy jakimś tradycyjnym modelem a nowoczesnym, tak? Czyli tradycyjnym modelem społecznym, który gdzieś utrzymuje jakąś hierarchię władzy, wartości, a takim, który jakby zakłada własną odpowiedzialność, tak? Każdy jest odpowiedzialny
za to, co mówi, za to, co robi i w jakiś sposób. A nie, że prowokuje kogoś do czegoś, tak? A jeżeli prowokuje, to nie wiem, w jakich kategoriach to opisać, nie wiem, w ogóle. Czy można w ogóle się pogadać w mediach na taki temat? Z taką opinią. Tak, i to z jednej strony pokazuje właśnie te społeczne konteksty psychiatrii, tak? Czyli że jest ona zakorzeniona w jakimś systemie wartości danego lekarza, tak? Już nie można tego oddzielić, bo teraz tak, powrót do tej władzy psychiatrycznej. Jak może, zobaczymy, jak to jest komentarz, który jest dosyć świeży, ale jakie to może mieć ze sobą konsekwencje. Dla części środowisk będzie to uznany argument za nierównością płci, tak? Bo tutaj autorytet, profesor psychiatrii, wypowiada się na temat czynu, który w pewien sposób stanowi jego usprawiedliwienie. Nie? Czyli dokonstruując dalej ten komentarz, to nieracjonalność była w przypadku kobiety, tak, która sprowokowała tak morderstwo. Już nie chcę wchodzić tutaj na tematyki związane z nierównością płci. Natomiast jak ten komentarz może zostać odczytany na gruncie psychiatrii jako instytucji społecznej, tak? Że komentarz, gdyby to powiedział kardiolog, tak? Gdyby to powiedział ginekolog, nie miałoby ze sobą takich społecznych konsekwencji. Bo... No tak, ale to wiesz, bo to tak wydaje mi się, że to jest coś takiego, co czasem też się przydarza, że czujesz się w jakiś sposób wyróżniony, ktoś to mi zadaje pytanie, tak? Na przykład rodzina nastolatka, który kończy maturę i miał zaburzenie psychotyczne, rodzice zapytali mnie, no to co on dalej ma robić, do jakiej szkoły ma pójść? No i w pierwszej chwili chciałem na to odpowiedzieć, ale się zastanowię, dlaczego mnie o to pytają? Przecież ja nie jestem ekspertem wiedzy, co ma ich syn robić, taki co on w ogóle. I jakoś oddałem mi to pytanie, dlaczego w ogóle do mnie się zwracają, tak? Dlaczego jakby psychiatra ma wyrazić swoje zdanie, czy ich dziecko ma wybrać jakąś szkołę, czy ma taką wybrać, czy inną, prawda? Ale czasem ulegamy takiej pokusie, żeby wypowiadać się jako eksperci w różnych dziedzinach. Nie? I czasem przestajemy kontrolować to, co mówimy. Albo to jest sprawy. To jako psychiatra mam dużą władzę, to co powiem, nie? To potem działa, nie? Na osobę, która może nie w tej sytuacji, ale nie powiem, ma pan przedwlekłe zaburzenia i musi się pan leczyć, właściwie nie wiadomo, czy pan kiedykolwiek zdrowieje. Może nie powiem tego wprost, ale w kontekście to może wynikać, tak? Właśnie cieszę, że pan nie trafia do szpitala tak często, tak? Myślę, że to jest ogrom władzy, którą jako psychiatrzy macie, posiadacie, nie? I że jednym, myślę, z bardzo ważnych czynników zdrowienia, ale także zmiany perspektywy na zdrowie i chorobę jest troszeczkę podzielenie się tą władzą, nie? Ale także na takie, myślę, że troszeczkę na takiego zmianę społecznego postrzegania psychiatrii właśnie, że psychiatria jest jakąś nauką, że wasze decyzje, słowa, mówię wasze w rozumieniu psychiatrii, są jednoznacznie obiektywne, nie? Że nie są sobie, tak? Że są one jakąś wiedzą racjonalną. No. Koniec końców wy i tak podejmujecie decyzję opartą o własne osądy. Nie? Także ta wiedza staje się bardzo subiektywna i z niej korzystamy, bo nie ma do końca tej obiektywnego opisu zaburzenia psychicznego. Gdzieś musimy swoje z rozmowy z osobą, z chorym, z osobą z problemem, musimy wyłowić jako psychiatrzy pewne objawy, wpisać je sobie w jakąś klasyfikację i próbować rozpoznać to, co
czyli nadać jakby subiektywnemu jakiemuś spojrzeniu, nadać jakiś obiektywny, tak? Obiektywne kryteria, które będzie można opisać. Wpisać się w kategorię. Tak, tak. Natomiast ten komentarz, jeszcze wrócę do tego, tego psychiatry sądowego, tak? No, to pokazuje także psychiatryzację, czyli to poszerzanie pól innych z życia społecznego przez dziedzinę medycyny. Tutaj nierówność płci, tak? Czy jakieś stosunki społeczne, został poproszony o komentarz do tej sytuacji psychiatra, tak? I to on ma wskazać na racjonalność lub nie, tak? To on ma określić wydarzenie w ogóle totalnie nie z jego dziedziny, tak? Nie z jego dziedziny oddziaływał. Czyli rozumiem, że może nie wypowiedział się jako psychiatra, jako biegły, tylko jako mężczyzna, tak? Właśnie, wypowiedział się jako mężczyzna o określonym, nie wiem, o określonej wizji rzeczywistości społecznej, tak? No niemniej jednak występował w roli psychiatry. No tak, no tak. Ale, ale wyszedł z tej roli, wypadł z tej roli. Dla nas wyszedł. No tak. Wyszedł, ale jego autorytet będzie, myślę, że dla części środowisk dosyć mocnym potwierdzeniem swojej wizji rzeczywistości, nie? Ale jeszcze, to, tak jak sam powiedziałeś, że psychiatria jest bardzo szczególną dziedziną medycyny, nie? Bo w przeciwieństwie do wszystkich innych jest opisową i subiektywną, nie? Nauką. Tak, no trudno jest zweryfikować jakoś obiektywnie to, co dana osoba przeżywa. Jak... No. Mamy tutaj kolejny komentarz do tego, o czym panowie rozmawiają. No właśnie, od pana Tomasza. No właśnie, odnosząc się do ostatniego pytania, czy wprowadzając problem doświadczenia choroby do antagonizmu psychiatra, perspektywa socjologiczna, ukazująca chorobę jako konstruowanie stygmatu, nie wylewamy przysłowiowego dziecka z kąpieli, czyli artykułując społeczności pacjentów w kategoriach tożsamości i emancypacji spod władzy psychiatrii, nie popadamy w drugą skrajność szeroko dyskutowanych w ostatnich latach błędów polityk tożsamości, takich jak wtórna wiktymizacja, mowa nienawiści, hejt, mikroagresja itd. Pan Marcin mówi dużo o perspektywie jakby kontrolnej psychiatrii, niemniej jednak pozostawiając w tej perspektywie, nie można też mówić o psychiatrii jako władzy opieki ochrony i troski o pacjenta. Rozumiem, że to trochę do mnie. Także pozwolę sobie może pierwszemu zabrać głos. Myślę, że uważam, że łączenie perspektywy socjologicznej na chorobę psychiczną i tego też w jaki sposób ja reprezentuję tę perspektywę z polityką tożsamości jest nieuzasadnione. Znaczy, kiedy mamy starcie dwóch perspektyw, psychiatrycznej i socjologicznej na koncepcję zdrowia i choroby psychicznej, w rzeczywistości my mówimy o dwóch narracjach, nie? O dwóch narracjach o chorobie, o zdrowiu, o pacjentach i o instytucjach. I ja mam takie poczucie, że rzeczywiście opieka nad pacjentem, wiele osób po prostu psychiatria pomaga, pozwala funkcjonować, nie wejdzie cierpienie, nie? Tylko mam też poczucie, że trochę wybrzmiało w tej rozmowie, że perspektywa socjologiczna ukazuje, że nie tylko psychiatria może sobie rościć prawo do władzy, do decydowania, do budowania narracji o chorobie, o zdrowiu i nie tylko psychiatria ma wpływ na polityki państwowe, na reformy, na postrzeganie, nie? Że chyba w
perspektywie socjologicznej chodzi troszeczkę na oddanie tej władzy psychiatrycznej. Natomiast mi tak przyszło do głowy, że też takie jest oczekiwanie społeczne czy oczekiwanie kulturowe takiego dobrego władcy, który ma władzę, ale jest też mądry, sprawiedliwy i troskliwy. I rozumiem, że tu psychiatria też może w jakimś sensie to jakby zaspokajać, tak? Że pacjenci na przykład spostrzegają najczęściej swoich psychiatrów właśnie jako osoby oddane i troskliwe i troszczące się o nich. Ale psychiatrzy z drugiej strony po wyjściu ze szpitali, powrotu do społeczeństwa, podlegają tym samym stereotypom, prawda, jak społeczeństwo. Więc pacjent, którego leczy w szpitalu, bardzo chętnie się nim zapiekuje, tak, lekarz, ale czy pozwoli mu na to, żeby był opiekunką, czy była opiekunką jego dziecka, albo lekarzem jego rodziców, tak? Ten pacjent, który jest w szpitalu, to jest opiekunem. Myślę, że nie, bo tak samo podlegamy i obawiamy się przez to stereotypowanie osób chorych, że są nieodpowiedzialni, czy jakoś nie dadzą rady, tak, w takich sytuacjach, nie powinni brać udziału. Jest to taki dobry władca, ale który obraz dobrego władcy, który jednak mimo wszystko gdzieś nie jest wolny od jakiegoś rodzaju nadużyć czy przekroczeń swoich, bo nie ma idealnego władcy, tak? Nie ma takiego autorytetu, który by tylko był dobrym. I myślę, że podsumowanie i tutaj nawiązanie do terminologii władcy jest bardzo dobre, bo wydaje mi się, żeby ta władza nie była trzymana przez jednego władcę, a raczej rozproszona i skomunikowana pomiędzy różne instytucje, różnych władców, nie? Żeby troszeczkę to zdemokratyzować. No tak, tylko na ile też chcemy być odpowiedzialni za siebie. Niezależnie, czy jesteśmy psychiatrą, czy samo z doświadczeniem, czy jakąś osobą z rodziny, bliskim, przyjacielem, znajomym, tylko czy chcemy to odpowiedzialność wziąć, czy lepiej poddać się jednak mimo wszystko jakiemuś rodzajowi władzy i mieć usprawiedliwienie dla swoich jakichś braku działań, czy jakiegoś konieczności poddania się czemuś. Także. No, miejmy nadzieję, że reforma Centrów Zdrowia Psychicznego, że będzie rozwijana, że będzie wdrażana, bo to jest dobry punkt wyjścia do zdemokratyzowania psychiatrii i do oddania troszeczkę władzy. I do emancypacji, do poprawy doświadczeń i przede wszystkim losów osób z zaburzeniem psychicznym, nie? Na deinstytucjonalizację i mam nadzieję, że to będzie rozwijane mimo różnych dynamik politycznych i sił politycznych w Polsce, bo zdrowie psychiczne nie ma poglądów politycznych, nie? Przynajmniej nie powinno być. No, nie powinno być. Także mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i to jest bardzo dobry kierunek do zmiany, nie? Do zmiany. I w pewien sposób wykorzystywanie przecięcia dwóch perspektyw, bo twórca psychiatry środowiskowej był radykalnym tutaj działaczem politycznym, tak? Był członkiem Antify i w latach 40. partyzan. Także wychodzi właśnie z tej perspektywy równościowej, nie? Logicznej, społecznej, a nie tylko medycznej. No dobrze, w takim razie podyskutowaliśmy już na ten temat. Dużo rozmawialiśmy o tym, kto decyduje o zdrowiu i chorobie. Było dużo też przemyśleń różnych od naszych słuchaczy, także dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze. I myślę, że chyba możemy już zaprosić Państwa na poniedziałkowe wydarzenie Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Odbędzie się też Marsz Żółtej Wstążki, jest też challenge na Facebooku z tym związany, także zapraszamy Państwa serdecznie. Ja z tego miejsca chciałam bardzo Panu podziękować za bardzo interesującą dyskusję, która gdzieś tam
na pewno postawiła właśnie temat z dwóch różnych stron. I myślę, że jest o czym myśleć dalej i to na pewno gdzieś tam może do nas zainspirowało do różnych przemyśleń, a mamy nadzieję też, że do działań w związku z tymi przemyśleniami. No i co? Ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. I Państwu również dziękujemy, że wytrwali Państwo z nami do 18.30 i że są Państwo, tak jak my, tak jak ja, zainspirowani do podjęcia różnych nowych działań i przemyśleń i kolejnych dyskusji. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na